Znany architekt kupił i wyremontował dom Jerzego Połomskiego. Po tych zdjęciach odebrało nam mowę. Jerzy Połomski był jednym z najbardziej docenianych piosenkarzy polskiej sceny muzycznej. Przed popularnością i zainteresowaniem mediów skrywał się w podwarszawskim domku. Teraz jego właścicielem jest znany architekt. Budynek uległ gruntownemu remontowi. Dom Jerzego Połomskiego na obrzeżach Warszawy. Piosenkarz podróżował po całym kraju i występował podczas wielu koncertów, jednak najlepiej czuł się w zaciszu własnego domu na obrzeżach miasta. Projekt i budowę ukochanego zakątka zaczął w latach 70. Kilka lat temu musiał jednak pożegnać się z letnim domkiem. Jego nowym właścicielem został architekt znany z programów TVN. Po remoncie miejsce zyskało zupełnie nowy klimat. Właścicielem domu Jerzego Połomskiego został gwiazdor TVN. W programie Dzień Dobry TVN ekipa spotkała się z nowym właścicielem domu Jerzego Połomskiego. Obecnie pieczę nad miejscem sprawuje Krzysztof Miruć, którego możemy kojarzyć jako prowadzącego program Zgłoś Remont. Architekt wprowadził wiele zmian do tak zwanej Połomki, by nadać jej nowoczesny charakter. Dom w zaciszu lasu to prawdziwa oaza spokoju dla uciekających od miejskiego gwaru. Nie ma w nim drzwi, są same okna, chciałem mieć kontakt z ogrodem i lasem, chciałem widzieć, jak zmienia się las. Zdjęcia domu Jerzego Połomskiego. W śniadaniówce pokazano nowości, które wprowadził architekt do letniego domku Jerzego Połomskiego. Dawne drewniane ściany i tradycyjne wnętrza zostały zastąpione ogromnymi oknami, które wprowadzają do środka mnóstwo światła. W środku pozostało wiele pamiątek po Jerzym Połomskim, jednak architekt chciał dodać do wnętrz sporo nowoczesności. Mamy tutaj więc wiele luster oraz kontrastujących, surowych kolorów. Znalazła się także przestrzeń na dworze, gdzie gwiazdor TVN może odpocząć w otoczeniu natury.